Zjawisko hejtu nasiliło się przede wszystkim od momentu, kiedy mamy internet i kiedy są wszystkie portale plotkarskie i tego typu artykułów, komentarzy i takiego podsycania ludzi jest więcej, więc ludzie w to poszli. Ja zawsze uważałam, że to, co podajemy ludziom, ludzie się tego uczą, tak jak nie wiem, w radiu puszcza się kiepską muzykę, ludzie jej słuchają, bo często sami nie wyszukują. Tak samo jest z hejtem. Jeżeli co chwilę wrzuca się przeróżne jakieś złe komentarze, no to niestety inni to podłapują i czytają. Podobnie zresztą z artykułami, które są w prasie. Jeżeli byłyby tylko dobre książki, dobre artykuły, ludzie by czytali tylko dobre artykuły, a tak to czytają przeróżne bzdety. I w przypadku hejtu myślę, że musimy sobie radzić z tym po prostu. Po pierwsze, odwzajemniać miłością, no bo nic nam innego nie pozostaje. Po drugie, ważne jest, abyśmy czuli swoją, abyśmy znali swoją wartość, bo jeżeli ktoś zna swoją wartość i wie, jaki jest, zna swoje zalety, ale też wady i ma tego świadomość, to nie przejmuje się tak bardzo komentarzami, bo wie w tym momencie, czy one są prawdziwe, czy nie. Niestety nie mamy na to wpływu, bo ktoś, co będzie chciał napisać, to sobie i tak napisze. Nie mamy wpływu do końca na czyjeś życie, ale możemy zareagować na to w odpowiedni sposób. A co ze stereotypami? W tym przypadku akurat uważam, że internet jest pomocny i to, że każdy z nas ma swoje konto w tym momencie już na Instagramie, na Facebooku i możemy walczyć z tymi stereotypami i pokazać, że jest inaczej niż ludzie myślą. I myślę, że warto z tym walczyć, no bo ludzie lubią przykładać łatki i oceniać na swój sposób, więc możemy pokazać, że jest inaczej.